Dostaliśmy się na Long Night of Solace. Z podłogi wyskakują elitarni. Na horyzoncie nasz statek obrywa. A my szykujemy się do małej zasadzki na posterunek Sangeli. Spróbujemy może jakoś dorwać, niestety rzucam lewą ręką. Bo by się chciało przylepić, ale to już mi kurczę uciekli. A masz, jeszcze raz, a masz. Słyszycie tę głuchą ciszę? W kosmosie nikt nie usłyszy, jak wybucha granat plazmowy. I headshotów nikt nie usłyszy, w ogóle nikt nic nie usłyszy. To jest taki wstęp do tej misji. Rozwalimy paru elitarnych i za chwilę wejdziemy na pokład. Będziemy mogli rozegrać misję w całości. Już nie mogę się doczekać. To będzie zwieńczenie trylogii Long Night of Solace. Mieliśmy dojście do statków kosmicznych, mieliśmy walkę w kosmosie i teraz rozpierdzielimy ten super lotniskowiec. To jest właśnie nowa formuła, krótsze odcinki w tych trzech, czekajcie tutaj, w tych trzech krótszych materiałach zbierzemy sobie do kupy całą jedną misję. Kiedyś to byłoby w jednym materiale, czyli trwałoby ho 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 6 godzin. A tak to są mniejsze filmiki. Możemy się bardziej skupić na konkretnych fragmentach misji. Wprowadzi trochę lore halowego, co się jak nazywało. I jakoś to wszystko, myślę, lepiej zostanie w naszej pamięci. Czas trochę przeszarżować, przypominam, heroiczny. Wiem, bo sprawdziłem. Ostatnio mi się trochę za łatwo grało, ale to może już po prostu po tylu latach. Halo jest zbyt proste dla mnie, a legendarny to wciąż niestety nieosiągalny dla komfortowego grania poziom. Aż ty skubańcu. Ale twardziel. A masz. Ostrzeliwują nas. Zostawcie Savannę. Smuteczek. Idę się popłakać, wypłaczę się Covenantom prosto w rękaw. W plazmowy rękaw. A, no w końcu to siadło. Szkoda, że to był ostatni nabój. Ej, chłopaki, byście coś dali. Cokolwiek. A, zaraz. Super, cały oddział nie żyje, zgłaszam dowództwu. Powtarzam, cały oddział zdech. O matko. No i co? Wszystko na mojej głowie. Wystaw łepek. Dobrze. Kurde, ładnie tutaj. Powolutku przesuwać się do przodu. O, niewidzialny. Rozwalić go, póki zniknie. No. A, napierdziela. Jezu, jeden, drugi. No. Widzę cię na radarze. Nie, za daleko. I, uwaga. Gdzieś tutaj. Gdzieś tam. Dobrze. I co, i ostatni nabój. O ty, cwaniaku. Tu widzieliśmy bezsensowne wykorzystanie umiejętności pancerza. Bezsensowne wykorzystanie bezsensownej umiejętności pancerza. O. I nieumiejętne strzelanie z Nidlera w wersji długiej. Twardziel. Ach, romni go. No, jak widzicie, ten jego granatnik też nie jest zbyt groźny i tym sposobem mogliśmy mu dokopać. Move,
Guziczki. Dobra robota. Nacisnąłeś guzik. O, banda przeciwników. A? Prawie uciekłeś. Poszło? Poszło. I ostatni nabój. Nie. Cofaj, cofaj. No. Ta się mniej więcej rozjeżdża kowenantów. Jakaś broń. No i nie lubię tego ich sprzętu. No dobra. Tu mniej więcej wracamy. Te ścieżki znamy. Oho. Ale was wcześniej nie było. Łepek. Jest. Samobójcze zamiary. Ah! EMP z pistoletu plazmowego. Dostałem po mordzie. Ale mniej więcej pozamiatane. Jedna normalna broń, jedna broń nienormalna. Jeden granacik. Granacik zawsze fajny. I wracamy na salony. Dobra. Pokaż łebek, jest. O, mamy trochę sprzętu naszego, bardziej znanego. Granat. Wystaw ten łebek. A, jeszcze ty. Rączka, łebek. Dobra, i ciach. O, tak się mniej więcej załatwia elitarnych. No, to teraz się chwilę bronimy. Z tego co kojarzę, to chyba dłuższą chwilę nawet. Nic ciekawego. Sprint, który powinien być od zawsze. Jest tutaj coś? Nie, chyba nie. Nie zaszpanujemy niczym tutaj z pelikana. O, ktoś nas ostrzeliwuje. Łepek. Łepek. Zastępy szakali. Czekamy na kogoś cięższego. Pewnie zaraz się tutaj pojawi. Zaraz jak przedrzemy się przez te drobnice. Flankujemy. Cześć, nie spodziewałeś się mnie. Oj, oj. Prowadzili tatę. Ale dostałem. Jest. Gdzieś tutaj mieliśmy jakieś ziemskie apteczki. A, już po wszystkim. Coś fajnego. Skupienie. Skąd teraz wyjdą? Bam. Bam. Bam, jest. Skupienie, nerwy. Zmienimy pozycję. A i cwaniaki. Wielka misja z dwoma Spartanami. O, 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 o.
Cześć. No, no, no. Ajajaj. No, 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 no. Skupienie. Bez nerwów. Coś wystaje. Jest. Boże. Wszystkie naboje na niego poszły. Coś jeszcze tutaj do postrzelania. Ajajaj. No to co? Trzeba będzie wejść po niego. Nie da się zaskoczyć. Cześć! Łepek. Jest to łepek. Jak znam życie, zaraz to uruchomi kolejnych. Boże, przyjdą gdzieś tam. Łepek, 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 łepek. Oho. No i zlecieliśmy. No to co, panowie? Zatańczymy? O, trzech elitarnych. Dobrze. Kurde, granat mu nic nie zabrał. Granatniki, bazuki. Jo, zachodzi mnie z flanki. Skup się, człowieku. Nie przestawaj go trafiać. Dobij. Dobij. Może być tak. I jest. Dobrze. Tak miało być. No i co? No i chyba poszło nieźle. Czeka nas cutscenka. Więc się chyba na tym skupimy. This bird took some fire and our thruster gimbal is toast, which means the only way off this slag heap is gravity. And the good news? That was the good news. At current velocity, 53 seconds to end point. Yeah. Bad news is, time is fried. I'm gonna have to fire it manually. That's a one-way trip. We all make it sooner or later. Better get going, Six. They're gonna need you down there. Listen. Reach has been good to me. Time has come to return the favor. Don't deny me this. Tell him to make it count. Slipspace rupture detected. Gamma station control, reading multiple pings below the orbital defense grid. Slipspace rupture detected. Yeah, we're picking up anomalies too. Are you reading it? Multiple covenant pings. No i to jest mniej więcej ta piękna chwila, kiedy George poświęca życie w obronie Reach. Na Reach przybywa więcej kowenantów,
czym zajmiemy się już w następnym odcinku, będzie prawdopodobnie misja Exodus, a na razie dzięki za uwagę.